żołnierzy. W tym momencie tor został przystosowany specjalnie dla klas mundurowych. Pokonywanie toru napalmowego ma oswoić przyszłych, ewentualnych żołnierzy z pokonywaniem różnego rodzaju przeszkód z ograniczoną widocznością oraz ograniczoną wydolnością, ponieważ pokonują te przeszkody z założonymi maskami MP5. Fajnie było, super, adrenalina. Trudno się trochę oddychało w masce, ale było fajnie. Pierwszy raz pokonywałem tor napalmowy. Na początku trochę był stres. Fajnie było, polecam. Dzisiaj mieliśmy zajęcia ratownicze, były ciężkie, ratowaliśmy kolegę. Jak się czujesz jako poszkodowany? Dobrze cię traktują? Rewelacyjnie. Przepłynęliśmy przez rzekę, po czym biegliśmy na podwyższenie i ratowaliśmy kolegę, który miał amputowaną prawą rękę i złamany lewy piszczel. Na prawą rękę założyliśmy stazę, na lewą nogę usztywniliśmy. Przetransportowaliśmy go do pontonu. I później od razu z pontonu, przepływając przez rzekę, przetransportowaliśmy go w bezpieczne miejsce.